na większą cześć i chwałę Pana Boga w Trójcy Jedynego i na pożytek dusz naszych zbawienny. Czyta nam Kościół Święty Matka Nasza dziś w mszy świętej składanej w oktawie niedzieli podczas oktawy w niebo wstąpienia lekcję zaczerpniętą z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła do świętego Piotra Apostoła. Najmilsi. Roztropni bądźcie i czuwajcie w modlitwach, a nade wszystko miejcie ustawiczną miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Gościnni bądźcie wzajem dla siebie bez szemrania. Każdy, jako mu trzyma łaskę, taką niech usługuje jeden drugiemu, jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej. Jeśli który mówi jako mowy Boże, jeśli który posługuje jako z mocy, której Bóg dostarcza, aby we wszystkim był Bóg chwalony. I słowa Ewangelii Świętej według świętego Jana z rozdziału 15, a potem 16, których to słów, jako Bożych słów, powstawszy z nabożnością. Wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, On o mnie świadectwo dawać będzie i wy świadectwo dawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście. To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli. Wyłączą was zbożnic, przychodzi nawet godzina, że każdy, co was zabija, mniemać będzie, że czyni przysługę Bogu. A to wam czynić będą, bo nie znają Ojca ani mnie, ale to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli sobie, że ja wam to mówiłem. Tyle to Bożych słów i słów Ewangelii Świętej przeznaczył do czytania Kościół Święty dziś w mszy świętej składanej z niedzieli podczas oktawy w niebo wstąpienia Pańskiego. Do czcigodnych wiernych najświętszą ofiarę mszy świętej składam dzisiaj 2 czerwca. Upraszając o poznanie świętej katolickiej wiary, mszy świętej w rycie rzymskim, upraszając o opiekę Matki Bożej Niepokalanej, upraszając o dary Ducha Świętego dla córki Anny, intencja od rodziców Celiny i Jerzego. Będę 9 mszy świętej w tej intencji składał, ta dzisiejsza jest pierwszą. Do ogłoszeń, do czcigodnych wiernych. Tak jak tam wczoraj powiedziałem, dzisiaj upływał termin, zaznaczam to, kiedyś tam mało to robiłem, a powinienem był to zawsze zaznaczyć, gdzie filmik, który obrazował tutaj z minionych dni, bodaj to niedziela była, niedziela, popołudnie koło 16:00, jak tutaj salezjanie ksiądz Dawid posługiwał młodym ludziom, takie charakterystyczne tam były pewne zachowania, więc warto, żeby od chociażby ksiądz się mógł temu przyjrzeć, sam ksiądz Dawid, no ale nieszczęśliwie, no symptomatyczne, to jest właśnie do zauważenia, że dał znać tam do tego YouTube'a i dzisiaj upływał o 18:00 termin usunięcia tego filmu. Także takie skarby bezpowrotnie giną, szczęśliwie Boża pamięć jest niezawodna i wieczna. I człowiek właśnie wychodzi na to, że ksiądz Dawid nie chciałby, żeby siebie rozpoznawać, nie chciał, żeby jego bliscy go rozpoznawali. Rzecz jest, jeśli się z takich rzeczy nie nawróci, no chociażby właśnie, że chodził obojętnie tutaj wobec profanowanego miejsca, gdzie jest figurka Matki Najświętszej, a to była niedziela, więc to był jeszcze maj wciąż, tak? Gdzie się modliliśmy, gdzie jest obowiązek
katolika zadbać o cześć Pana Boga, Matki Najświętszej w tych miejscach. Natomiast bardzo pieczołowicie tu zabiegał, żeby w niczym nie uronić młodym ludziom. Także gdzie nie przeszkadzało mi właśnie ten krzyż, który tam młodzi ludzie wykorzystują jako gadżet do robienia zdjęć, sam ich tam podprowadzał. A potem następnego czy tego samego dnia widzi, jak tam młodzi ludzie czy dzień wcześniej rower przypinają do tego krzyża i też mu to nie przeszkadza. No to nawet jak on by sobie nie chciał pamiętać, to Pan Bóg mu będzie pamiętał. Jeżeli się jak o sądzie ostatecznym by też słuchał, bo to jest tam powiedziane, że ktoś z salezjanów jest wydelegowany do słuchania tego, co ja mówię, więc jeśli to by ksiądz Dawid był, jak sobie tam katechez posłucha, no to jeżeli się z tego nawróci, to na sądzie ostatecznym będzie to ku zasłudze. Natomiast jeżeli nie, to wczoraj bodajże było, że hańba z ujawnienia będzie większym cierpieniem niż męki trwające wiecznie piekielne. Więc zobaczmy, jeżeli już tutaj się wstydzi tak tego, co działa, co czyni. I wykorzystując te środki, które no funkcjonują tutaj dla, właściwie to tak na dwie strony, tak? To całe RODO, ale zasadniczo dla wspierania zła, żeby zło pozostawało bezkarne. Jeżeli się za tym kryje, czyli że się odnosi do pewnych tam norm, przepisów tej społeczności i myśli, że to zniknie z przestrzeni publicznej, to myli się, bo w oku Bożym jest, w naszej pamięci też zostaje. A siebie widocznie się bardzo wstydzi. No to po to jest właśnie robione. Po to, żeby się zawstydził. Wciąż ma jeszcze czas i inni też. Więc na to jakoś zwracam uwagę. Też tak jest, takich no niby drobnych rzeczy, ale według zasady diabeł tkwi w szczegółach, to zwracam na nie uwagę. Dzisiaj tutaj byłem z szanownym panem na obiedzie i wracałem teraz tutaj na mszę świętą idąc. Jestem na Światłach, to jest ulica tutaj Solna. Naprzeciwko widzę grupkę młodzieży i tak od razu mi przez głowę przeszło, bo to chyba tak się co tydzień zdarza, że czwartek, jak ja tutaj idę na mszę świętą, to ci młodzi ludzie wychodzą. I rzeczywiście patrzę po drugiej stronie, od strony rynku, stoi grupa młodzieży. No i rozpoznaję po twarzach, że to z tego ośrodka kuratorskiego tutaj na dole. Więc jedna tam z dziewczyn czyni duży znak krzyża nade mną i woła na ty nawróć się. No a potem jak przechodzimy, to widać, że ta młodzież tak chciałaby okazać jakąś taką wyższość. No to młodzi ludzie są, tym bardziej z kłopotami prawnymi. W każdym razie idzie wśród nich ów pan nauczyciel, chyba Jarosław, jak dobrze pamiętam. Tak charakterystycznie ubrany w spodnie, dżinsy porozpruwana, to człowiek pewnie mojego wieku, młodszy, starszy, siwa broda, ciemne okulary, tak no ubrany jak młodzi ludzie. Spodnie porozrzynane, nie tak, że sobie pewnie wziął żyletkę, tylko to się specjalnie kupuje takie spodnie. Kiedyś jak byłem u swojego brata w Londynie i powiedziałem, jak szedł w takich spodniach w obecności mojej mamy i swojego dziecka, to jest lat temu 15, więc popatrzmy, jak moda idzie, jak postępuje. To co 15 lat temu. No ale u nas też te spodnie długo chodzą. I zwróciłem uwagę bratu, że przynosi wstyd. Mnie jako kapłanowi, matce, swoje dzieci źle wychowuje. To się wściekł. Zostawił mnie wtedy, odwoził mnie, wiem, że mnie odwoził wtedy na lotnisko. Zostawił mnie, bo już tam nasiąkł liberalizmem, jak tam pomieszkał trochę w Anglii. Serce mu też się zrobiło tak jak anglosasów, że już go tam żadne nie przejmowały. W każdym razie, no, jak trochę lat minęło, to oleju mu do głowy doszło, że zaczął cierpieć z tytułu bezbożności chociażby swoich dzieci. O własnym rodzonym bracie bliźniaku mówię. No więc tutaj wskazuję na tego pana wychowawcę, z jakiego powodu. Bo jak ktoś z tu wiernych pamięta, jak było to spotkanie z tą młodzieżą i z owym panem, to ja do niego powiedziałem, do tego pana,
Ciekawe, jak Pan wychował swoje dzieci, a on tylko skonkludował takim: łopanie. I dalej już w zasadzie należało mu nie mówić, dlatego przerwał, bo jakby miał powiedzieć, to by się okazało, że żal duszę ściska. Natomiast jak szedł wśród tej młodzieży, no to naprawdę jak król lew. Jeszcze mu na ty nie mówili, ale swój wśród swoich, więc mamy takie ciekawe tutaj takie zestawienie, że im kto jest głupszy dla swoich dzieci, tym lepiej się wysługuje instytucjom państwowym, żeby się w jakiś sposób znęcać nad czyimiś. Można inne wnioski wysuwać, ale to było charakterystyczne. Łopanie, gdyby Pan to widział, to pożal się dusza. Przed Panem Bogiem nie odpowie ten człowiek w pierwszej kolejności za bycie kuratorem w ośrodku kuratorskim, tylko jakim ojcem jest wobec własnych dzieci. Jeżeli by dobrze swoje dzieci wychowywał, a przynajmniej chciał, według określonych zasad, no to jest zupełnie insza inszość. Natomiast ta młodzież przechodziła bez żadnego znaku wobec kapłanów, więc naprzeciwka dziewczyna tam jakieś hasła robiła, on przechodził też bez żadnego znaku, bo on, jak to on określał, on jest co? Jakiś areligijny, ale Biret wiedział, jak się nazywa, więc być może bardzo skrzywdzony przez ludzi. Na to zwracam uwagę i trzecia rzecz, na którą zwracam uwagę. Dzieliłem się 2 dni temu, czytałem tamtych ileś pism, które odebrałem z poczty. Wśród nich było to pierwsze, które jakoś najpierw chciałem odsunąć, a później dobrze, że wróciłem jako pierwsze, najważniejsze, od pana komornika, o tych terminach, jakie tam naznaczył na 19 czerwca, potem 29, jakby coś nie nastąpiło i tak dalej. I teraz wskazuję to, co czcigodnym wiernym mówiłem, jako w pewien sposób dla siebie obowiązek i konieczność rozeznania, co i jak mi dalej czynić. I wskazywałem, że jest pewnego rodzaju trudność odnieść się, no, do jakiej ja się mam władzy duchowej odnieść, żeby mi poleciła, co mam zrobić. Jak mam zrobić? Do księdza arcybiskupa Gądeckiego iść, co mi poleci? Do nowego księdza inspektora w miejsce księdza Pizonia? Pamiętam nazwiska, ksiądz Bartek, Bartłomiej ma na imię, nie wiem, jak się nazywa. Cóż mi poleci? No, może do Rzymu przyjdzie księdzu iść, tym się dzieje. W każdym razie chcę powiedzieć wobec tych dwóch słów, które mówiłem 2 dni temu i bodajże wczoraj, co pozwala mi czynić rozeznanie, jeżeli chodzi o te impulsy, czyli słowa konkretne od wiernych. Czyli co jest takie charakterystyczne? Charakterystyczne jest, jak mówiłem, przeczytałem te pisma o eksmisji, to jak czcigodni wierni wychodziłoby wtedy jeden pan ministrant, dwie panie. Pan ministrant powiedział: księże, jestem z tobą, jestem z księdzem, będę przy księdzu stać. Panie wyszły bez żadnego słowa, czyli żadnego feedbacku. Odpowiedź zwrotna. No to jest takie znamienne, charakterystyczne w naszej takiej tutaj garstce, że tak jest. W odniesieniu do słów, które mi przyszło usłyszeć od innych osób, czyli innymi kanałami, jakie docierają do księdza, no to pierwsze jest takie, że księże, jak tam tylko coś, to ja księdzu pomogę finansowo. Finansowo księdzu pomogę. I tam w zasadzie są takie wskazania wiarygodne, czyli jest imię i nazwisko, a jest jednocześnie powiedziane, że żeby się nie troszczyć o to miejsce. Czyli że jakby przyszło z tego miejsca, to nie zabiegać o to miejsce, bo Pan Bóg tam, wszędzie możemy być, wszędzie mieszka. Więc od razu widzę, że jest, ponieważ ja muszę się kierować zasadą w rozeznaniu, no albo wierzę wszystkim i sprawdzam, tak to mogę nazwać, albo nie wierzę nikomu i sprawdzam. To jak zwał, tak zwał, w każdym razie metoda jest ta sama, że przyjąć wszystko, ale sprawdzać, łącznie z tym, co sam
bym pomyślał. I więc to taki głos, że widzę, aha, no czyli to miejsce tu nie ma wartości. Czyli już od razu widzę, że atak idzie na miejsce. No to zawsze wiedziałem o tym i dlatego zaraz będę to konkludować. Dalej, to już jest odnośnie tego wczorajszego słowa. Od razu mam wiadomość, ktoś by ze mną w pielgrzymce chciał iść, nie proszono ode mnie. Dziwne jest, ma mój numer telefonu, dziwne dla mnie, może dla niego nie pisze skąd ma. Przedstawia się samym imieniem, chce, żebym ja do niego zadzwonił. Ładne imię, Darek, Dariusz. Niech ksiądz do mnie zadzwoni, jestem grzesznikiem wielkim, pójdę z księdzem do Rzymu, no proszę bardzo. Może któraś z was chce na ten sposób. Jedzie gdzieś, potrzebuje towarzysza, zadzwoń do mnie. Inna tego typu odpowiedź od człowieka, któremu mam tytuł wierzyć, nie mam powodu się bać. Czyli też gotowy jest, idę z księdzem do Rzymu, proszę bardzo. Tam jakieś trudności są, ale idę. Jakie jeszcze by się tu znalazły? Bo nie chcę odczytywać, tylko tak, jak mi utkwiły w pamięci. Nie ma ich wiele, to kilka takich wiadomości, które mi pozwalają coś pomyśliwać, co to ja mam zrobić. No, bardzo jest cenne dla mnie baza kazanie księdza sacerdos Jacyntus z ostatniej, bodaj to niedzieli jest, gdzie tam są te słowa, duszo, zajmij się Bogiem, zostaw wszystkie tam myśli, troski, jakaś tam eksmisja i tak, to Michałki są, tak to ładnie nazwa. Zajmij się Bogiem, troszcz się o Boga. Pokój w sercu mi. Jeszcze jakieś? Pewnie jakieś by się znalazły, ale co dla mnie takie symptomatyczne? A łącznie tu z samym panem ministrantem też, który usłyszał ode mnie to, co usłyszał. W każdym razie, co do mnie dotarło? Że tak, pierwsze, że nikt z wiernych, tych, co napisali, tych, co tu mówią, nie zapytał księża. Ksiądz mówił, że w drugie soboty będziemy chodzić do Gieczwałdu. To jak ksiądz pójdzie, to nie wróci ksiądz na drugą sobotę miesiąca pieszą, bo się nie da. To jak to jest? Ksiądz powiedział, że 2 sierpnia będzie msza dziękczynna w Gieczwałdzie, za objawienia gieczwałdzkie, 145 lat od objawień. Zapowiadano od ubiegłego roku, a ksiądz tu mówi o Rzymie. To jak to? Jest ten sierpień czy nie? Nikt nie powiedział księdzu, no o Tulcach to już nie wspomnę, bo tam Tulce to mamy przykład po gospodarzach z Gieczwałdu, że gospodarzach czy tam pani, która z Gieczwałdu przyjeżdżała, że póki swojego projektu nie mieli, to Tulce coś znaczyły, a później już jak swój projekt, to już tam Tulce, czyli pielgrzymki do Tulce. No, najważniejsza rzecz, ja tutaj pisałem, że ksiądz zostaje tu ze względu, żeby wierni bez mszy nie zostali. Nikt się do mnie nie zgłosił. Księża, jak ksiądz pójdzie do Gieczwałdu, to co z mszą? Co z mszami? Będzie ksiądz transmitował, no to transmisja to jest transmisja, ale my chcemy być na mszy. Więc no, nie jest kwestia, czy mi się zrobiło przykro, czy nie, ale tak patrzę, symptomatyczne rzeczy. Jeszcze jedna symptomatyczna, to już z ostatniego czasu. Ksiądz powiedział, że trzeba nam iść tym samym szlakiem, co ksiądz Jacek. Jeśli chodzi o bierzmowanie, ksiądz, sakrament święcej, to czy nie należałoby w takiej sytuacji, jeżeli już to pieszo iść, gdzie tam biskupa Williamsona idzie znaleźć, żeby tak, no, jeśli się da, to ominąć księdza Michała, albo go nie ominąć, ale z jednej strony zrobić jedno i drugie, tak? Czyli czekać na koniec czerwca, kiedy tam ksiądz Michał te swoje podróże, ksiądz Michał z tego ruchu Resistance, nie pamiętam, Stobnicki się nazywa, czy inaczej? Dobrze, tak? Stobnicki nazwisko, mówię, nie przekręcam. W każdym razie nikt o tych rzeczach nie wspomniał, więc sobie mówię, no to ciekawa rzecz. No i może tak być, dlatego że na pewien sposób wierni są z modlitwą. Są z modlitwą. To jest najistotniejsze. Ze słowem mogą być przyniesieni, ale żebyście wiedzieli, że te rzeczy biorę pod uwagę, o co tu się zmaganie toczy. Czyli gdzie jest punkt ataku? I tak samo od razu, gdzie jest pierwszy punkt ataku. Więc pierwszy punkt ataku było, żebym nie miał skrupów, żeby Pan Bogu zależy na duszach, a nie na miejscu. No proszę bardzo.
A jak masz chleb kupić, to są miejsca, gdzie się chleb kupuje, czy wszędzie jest chleb? No można powiedzieć, że wszędzie jest. A mleko, a woda? Są miejsca? A kościoły na co są? Więc na to zwracam uwagę i jeszcze bym też prosił, bo tu pana dopytywałem, ale no ja tak nie lubię robić jako taka skrzynka transferowa, żebym wiernym tam wiadomości przesyłał, które mi ktoś prześle, ale tym, co dzisiaj otrzymałem, filmik o kościele katolickim zamienionym w Londynie na restaurację. To się tu do czcigodnych wiernych podzieliłem, tak? Czy ktoś to... No więc nie wszystkie, ale tam niektórym, którym wysłałem, to żeby sobie zdawać także od tej sprawy, o co toczymy zmaganie tu na Wrodzieńskiej, kapłan i wierni, żeby właśnie tak się u nas nie stało, dlatego że salezjanie wcale nie muszą mieć zamiaru, żeby tak się stało na Wrodzieńskiej. Ale tak może być, że ten kościół jest wkalkulowany w cały kompleks tutaj, handlowo jakimś, w którym może być ekskluzywny market, jak może być, to może go na jakiś tam klub taki czy innej proweniencji przerobić. W każdym razie na ten sposób będzie wtedy lśnił. Tak jak ten lokal. I zwróćcie uwagę, ten chłopak ten film zrobił, on się na pewien sposób gorszy tym, że tak wygląda to miejsce, ale kwiatka kupił. No więc swoje zrobił. Swoje zrobił. Pamiętajmy, dla narodu żydowskiego, jak się kręci interes, to się kręci interes. Odrzucając Mesjasza, dostali to, co poza Panem Bogiem w tym świecie stanowi najwyższą wartość. Zdolność do wypukiwania złota z niczego, powiedziałby Klas. Więc dla Żydów nie ma trudności, żeby ten kościół na Wronieckiej służył, jak może być, tak u kościół, a później jako market, i prawdopodobnie środkami prawnymi są tak w stanie zadziałać, że podejrzewam, że salezjanie z tego miejsca nie są w stanie nawet z tego rozpoznać. No, ksiądz Szymczak się nadaje na użytecznego idiotę jak nic. Jak nic. Wobec bardziej perfidnych od siebie, bo z mniej perfidnymi to ich zawsze wyślizga, ale no, każdy mistrz ma nad sobą mistrza. Więc na te rzeczy zwracam uwagę i dlatego jesteśmy tak i w nowenie do Ducha Świętego, żeby mieć wzgląd w waszej modlitwie, żeby Duch Święty księdza natknął na właściwy sposób, a wobec tych działań, które się wydają po ludzku nieuchronne, ksiądz ma do 19 to miejsce opuścić czerwca, jeżeli nie opuści, skontaktować się z panem komornikiem dla uzyskania jakichś tam informacji, jak ma opuścić. Ktoś mnie informuje, że już tu gazeta ta żydowska i inne już tam rzeczy rozpowszechniły, no więc żyją tymi sprawami naprawdę tak. Jak ten świat żyje. Trzygodni wierni się modlą, więc to jest ważne. Ale jakby ktoś jakieś słowo miał, to niech go nie zatrzymuje dla siebie. Nawet jakby się obawiał, a ksiądz później w ogłoszeniach tam powie. No powiem, no i co się stanie, że powiem. Korona ci z głowy spadnie, jakby miała spaść. Nie nosimy jej. Rzecz, którą się chcę podzielić, proszę mi podać smartfona, już od kilku dni się nosiłem z zamiarem, ktoś się z życzliwością ze mną, pan Sławomir Soja, dziękuję, podzielił. I jakoś było dużo tych ogłoszeń, nie dołączałem na lifesitenews.com. Opinion, Vigano, Korona i tak dalej. Ukazał się kilka dni temu. Ja dostałem ten materiał od pana Sławomira Soi w dniu 31 maja. Dzisiaj mamy 2 czerwca, no więc nie tak dawno, ale już 2 czy 3 dni płyną w godzinach rannych. Jest to wywiad z księdzem arcybiskupem Vigano, który chciałbym, żeby nawet jakbym go mógł przesłać i trzygodni wierni by go przeczytali, to chciałbym go odczytać, żeby tu publicznie z moich ust był wypowiedziany. Proszę też, nie wiem, czy do trzygodnych wiernych doszło, wiedzieć, tam gdzieś biskup Williamson o tym wspominał, ale w materiałach, którymi się dzieliłem z trzygodnymi wiernymi, było, że na pewno biskup Williamson i jeszcze kilku z nim biskupów, może być kardynałów. Nie wiem, czy to są ci tego ruchu Resistance,
W każdym razie pięciu hierarchów pisało, to jest bodaj sprzed roku albo dwóch, może być dwóch, do biskupa, do arcybiskupa Vigano, taki znak solidarności, list solidarności, że są mu wdzięczni, dziękują za to, co robi dla Kościoła. Co robi dla Kościoła. Także to jest ważne, że od księdza biskupa Williamsona usłyszymy, że na pewien sposób ksiądz arcybiskup Vigano w Kościele na ten nasz czas na pewien sposób spełnia rolę świętego Pawła. Mówi rzeczy, których inni nie powiedzieli albo nie powiedzieli tak, korzystając także z tych kompetencji, które mu daje no, wykształcenie, talenty, które ma, plus funkcja, którą pełnił, bycie w strukturach watykańskich, o czym tutaj będzie mówił. Wywiad jest prowadzony przez pana Rainera Fulmisia, mecenasa. Kto z was tam się w tych sprawach szczepionkowych, covidowych informował, to wie, że to jest bardzo ważny mecenas, który w jakiś sposób prowadzi, pragnie przeprowadzić w świecie rozliczenie tych wszystkich, których się da za pseudopandemię. W miejsce, które już jest szykowane coś nowego. Zaraz o tym będzie. Więc czytam ten wywiad ze stron LifeSite News. Poniżej zamieszczamy wywiad arcybiskupa Vigano, tłumaczenie z pana Sławomira Soi, z mecenasem Rainerem Fulmisiem, Niemcy, z Komitetu Śledczego Korona. Tak się nazywa ten Komitet Śledczy Korona. Pan Rainer, pan mecenas, będę mówić. Wiele osób zna i ceni ekscelencję za to, że był zawsze szczerym człowiekiem w często nieszczerym otoczeniu, nawet podczas swojej służby w Watykanie. Pełnił ekscelencja funkcję dyplomaty najwyższej rangi, a konkretnie nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych, reprezentując tam papieża wobec kościołów lokalnych. Ta rozmowa to dla nas wielki zaszczyt i przyjemność. Zanim jednak przejdziemy do meritum i zapytamy o ocenę sytuacji politycznej na świecie, zwłaszcza w związku z tak zwaną koronakryzysem, proszę opowiedzieć nam trochę o sobie, aby widzowie, którzy jeszcze ekscelencji nie znają, mogli się zorientować, kim ekscelencja jest. Arcybiskup Vigano. Przede wszystkim pragnę przekazać panu mecenasie Fulmis oraz wszystkim pańskim współpracownikom i kolegom najserdeczniejsze pozdrowienia i wyrazy uznania za pomysł powołania Komisji Korona. Pańskie poszukiwanie prawdy na temat zarządzania sytuacją nadzwyczajną i masowymi eksperymentami związanymi z COVID-19 w znacznym stopniu przyczyniają się do gromadzenia dowodów w celu postawienia przed sądem i ukarania osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Jest to ważny wkład w tworzenie sojuszu antyglobalistycznego, ponieważ autorami tej pandemicznej farsy są ci sami ludzie, którzy dziś chcieliby pchnąć świat w kierunku wojny totalnej i permanentnego kryzysu energetycznego. Jeśli chodzi o moją, w cudzysłowie, karierę, zamknięty cudzysłów, to chyba nie ma wiele do powiedzenia. Jestem arcybiskupem katolickim, który pełnił różne odpowiedzialne funkcje w Watykanie, zarówno w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, jak i w gubernatorstwie państwa watykańskiego, a także jako nuncjusz apostolski w Nigerii i wreszcie w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z wolą Benedykta XVI. Rozgłos związany z moją osobą, zupełnie niezamierzony, jest wynikiem mojego stanowiska w sprawie skandalu seksualnego byłego amerykańskiego kardynała Teodora McCarricka i innych nie mniej poważnych spraw dotyczących wysokich rangą członków hierarchii. Jako następca apostołów nie mogłem milczeć w obliczu prób zatuszowania tych haniebnych faktów przez tak zwaną lawendową mafię, która cieszy się poparciem i ochroną Bergoglio. Pan mecenas. Ekscelencja ma imponujący życiorys, ale jeśli ktoś wyszuka nazwisko Vigano w mediach głównego nurtu, znajdzie tam oszczercze artykuły, w których oskarża się ekscelencję m.in. o szerzenie kremlowskiej propagandy i składanie dziwnych oświadczeń. Po bliższym przyjrzeniu się nie wydaje nam się, aby tak było. Wręcz przeciwnie, raczej pozostaje ekscelencja wierny swojej reputacji człowieka szczerego, nawet w nieszczerym otoczeniu, nawet jeśli następuje to z osobistą szkodą.
gdzie w życiorysie ekscelencji pojawia się cezura lub przełom, w którym ta cnota została, w cudzysłowie są te słowa cezura i przełom, ta cnota została zreinterpretowana przez media jako wada. Jako czerwoną linię ekscelencja przekroczył, jaką czerwoną linię ekscelencja przekroczył, w jakiej sprawie szczerość ekscelencji stała się niebezpieczna dla debaty publicznej. Arcybiskup Vigano. Fałszywe oskarżenia są jednym ze środków stosowanych przez tych, którzy chcą wyeliminować przeciwnika, którzy się boją i z którym, którego się boją i z którym nie mogą walczyć uczciwie. W tym przypadku jestem uważany za niewygodnego zarówno przez zwolenników głębokiego kościoła, jak i kabałę bergoliańską. Ciekawe sformułowanie, kabałę bergoliańską. To jest sektę bergoliańską, których skandale i ich tuszowanie ujawniałem od czasu sprawy McCarricka. Jestem również niewygodny dla głębokiego państwa, które w wydarzeniach ostatnich kilku lat mogło liczyć na współudział Stolicy Apostolskiej i niemal całego światowego episkopatu. Niemal całego światowego episkopatu. Podejrzewam, że w tym niemal całego światowego episkopatu polski episkopat nie jest tu wyjątkiem. Byłoby chlubnym. Odwrotnie. Odrębny głos biskupa, zwłaszcza gdy formuje on uzasadnione skargi oparte na niepodważalnych faktach, grozi zakwestionowaniem oficjalnej narracji, zarówno w kwestii rzekomej odnowy Kościoła, zatego w cudzysłowie z pontyfikatu, jak i farsy pandemicznej oraz masowych w cudzysłowie szczepień. Nawet w przypadku niedawnego kryzysu rosyjsko-ukraińskiego elity globalistyczne, NATO, amerykańskie głębokie państwo, Unia Europejska, Światowe Forum Ekonomiczne, cała machina medialna i Watykan ustawiły się po tej samej stronie. Interwencja Putina na Ukrainie jest uważana za zagrożenie dla nowego porządku świata, które musi zostać zneutralizowane nawet za cenę globalnego konfliktu. Zatem jeśli miałbym wskazać w cudzysłowie punkt przełomowy na froncie kościelnym, to z pewnością zbiegł się on z moim potępieniem sieci powiązań oraz skandali skorumpowanych duchownych i hierarchów, które Bergoglio celowo i uparcie starał się tuszować. Na froncie świeckim wydaje mi się, że czerwona linia została przekroczona wraz z moim apelem do Kościoła i świata ogłoszonym 2 lata temu w maju 2020 roku, w którym potępiłem zagrożenie, jakie stanowił cichy zamach stanu przeprowadzony za pomocą kryzysu sanitarnego. Sytuacje kryzysowe dotyczące energii i żywności obok sytuacji kryzysowych związanych z wojną zawsze stanowią część niepokojących, w cudzysłowie, scenariuszy, zamknięty cudzysłów, które Światowe Forum Ekonomiczne i Organizacja Narodów Zjednoczonych opisują szczegółowo z dużym wyprzedzeniem. Gdy pewnego dnia w niezbyt odległej przyszłości Trybunał osądzi tych zbrodniarzy, ich wspólników w instytucjach prawie wszystkich państw zachodnich, dokumenty te będą stanowiły dowód największego zamachu stanu wszechczasów. To samo stanie się w odniesieniu do spraw kościelnych, pokazując, że doktrynalny i moralny dryf, który zapoczątkował Sobór Watykański II, stworzył niezbędne warunki do doktrynalnego i moralnego zepsucia duchowieństwa i towarzyszącej temu delegitymizacji autorytetu pasterzy. Przeczytam jeszcze raz te zdanie, bo wskazuje, że kilka lat temu, nic sobie nie dodając, tylko przypominając, na sobie właściwy sposób, w innych słowach, ale o tym mówiłem, że nie dałoby się w dzisiejszym świecie zrobić tego, co się robi, gdyby nie od pół wieku zdeprawowano duchowieństwo przez Sobór Watykański II i jego konsekwencje, jego pasterz. Byliby po prostu zupełnie inni księża, którzy stanowiliby opór. Nie stanowią go dlatego, że zostali poddani herezji. Zepsucie przez herezję doprowadza do zepsucia moralnego i odwrotnie. Zepsucie moralne bardzo łatwo daje przyzwolenie na ulegnięcie herezji heretykom. I za to odpowiada, bo to jest tutaj jedno na to, to jest udział Kościoła, w cudzysłowie Kościoła, w sytuacji świata, jaka jest.
I jednocześnie pokazuje zamiar diabła, że żeby doprowadzać do statycznego wprowadzenia świat we władanie diabelskie, najpierw trzeba było zacząć od struktur kościelnych. I po to był Sobór Watykański II. Po to był Sobór Watykański II. Więc to, żebyśmy widzieli. I jeżeli ktoś tej diagnozy nie wskazuje na Sobór Watykański II, czy próbuje coś reformować bez ruszania Soboru Watykańskiego II, to nas próbuje zrobić na szaro. Na szaro. Oczywiście trzeba wskazywać na źródła Soboru Watykańskiego II, zatrute. A jednocześnie, kim są dzieci Soboru i synowie Soboru? W panteonie świętych u Boga, jakże mogą być? Nie zapominajmy, czytam dalej, że procesy rewolucyjne, też bardzo ważne zdanie, nie zapominajmy, że procesy rewolucyjne zawsze opierały się na wadach i słabościach przywódców, zarówno państwowych, jak i kościelnych. Nie zapominajmy, że procesy rewolucyjne zawsze opierały się na wadach i słabościach przywódców, zarówno państwowych, jak i kościelnych. Czyli co trzeba tym przywódcom kościelnym i państwowym mieć odwagę powiedzieć? To, co w bajce Andersena będzie mim. Król jest nagi. Dlaczego nie powiemy królowi, że jest nagi? Bo za to są konsekwencje. Czyli, że słabość, ryba psuje się od góry, słabość i grzech czy wady przywódców są bardzo chętnie przyjmowane przez lud, bo one karmią nasze wady. Przynajmniej bardzo, bardzo jesteśmy wtedy usprawiedliwieni, żeby się z nich za cenę tchórzostwa, konformizmu nie wydobywać. Posoborowie znalazło miejsce w sercach katolików, bo było bardzo użyteczne, jako łatwiejsza religijność. W posoborowiu ktoś posty zna? Kiedy? Pan mecenas. Jeszcze raz to zdanie, trzeci raz przeczytam. Nie zapominajmy, że procesy, całość, to samo stanie się w odniesieniu do spraw kościelnych, pokazując, że doktrynalny i moralny dryf, który zapoczątkował Sobór Watykański II, stworzył niezbędne warunki do doktrynalnego i moralnego zepsucia duchowieństwa i towarzyszącej temu delegitymizacji autorytetu pasterzy. Nie zapominajmy, że procesy rewolucyjne zawsze opierały się na wadach i słabościach przywódców, zarówno państwowych, jak i kościelnych. Czcigodni wierni, mogą być kwity na Pawła VI, Jana XXIII, Jana Pawła II, Ratzingera. Mogą być kwity, o których my nie wiemy. Ale są ci, którzy wiedzą. Wtedy, to. Chcesz, żeby to wyszło na jaw? Nie. No to rób tak, jak ci powiemy, że jest dobrze. I robi. I zostanie na ziemi świętym. Będą wołać santo subito. Jeszcze ciepły będzie. Mogą być kwity. Jak się ktoś boi ujawnień, dlatego bardzo warto nam zwracać. Ktoś do Wronieckiej przyłożył rękę, niech się nie boi, że ksiądz jego prywatność odsłania. Nawet jakbyś miał zostać zawstydzony. Odpokutujesz tutaj, na ziemi. Mecenas. Ekscelencjo, kryzys związany z koroną i obostrzeniami z tym związanymi trwa już trzeci rok. W międzyczasie do tej mieszanki dołączyły działania wojenne na wschodzie, a zwłaszcza masowe podżeganie polityczne i medialne. Jak ekscelencja ocenia rozwój tej sytuacji? Arcybiskup Vigano. Wyjaśnijmy podstawową kwestię. Kryzys ukraiński został celowo sprowokowany przez głębokie państwo, aby zmusić świat do przeprowadzenia wielkiego resetu, w szczególności tak zwanej transformacji technologicznej i zielonej zmiany. Jest to drugi etap globalistycznego zamachu stanu technokratów po farsie pandemicznej.
Psychopandemia stanowiła pierwszy etap ataku zainicjowanego w celu przejęcia kontroli nad rządami. Obecnie próbują oni ominąć już nawet władzę polityczną, która do tej pory służyła jedynie jako wykonawca rozkazów. Pod pretekstem pandemii narzucili systemy szczegółowej kontroli populacji, w tym systemy śledzenia poszczególnych obywateli, którzy zostali zaszczepieni eksperymentalnym serum genowym. W roku 2018 na forum w Davos dyrektor generalny firmy Pfizer Albert Bourla powiedział: wyobraźmy sobie biologiczny chip, który jest zawarty w pigułce, który po połknięciu trafia do żołądka i emituje sygnał. Trzy kropki. Wyobraźmy sobie zastosowanie tego sposobu zmuszania ludzi do posłuszeństwa. Trzy kropki. To, co się dzieje w tej dziedzinie, jest fascynujące. Zamknięty cudzysłów, czyli cytat tego Bourla. Albert Bourla mówi, co się dzieje, ponieważ mówi o istniejących technologiach, a nie o wymyślonych projektach. Obecność grafenu i samowiążących się nanoobwodów przyznają nawet ci, którzy jeszcze rok temu nazywali tych, którzy bili na alarm, teoretykami spiskowymi. Społeczeństwo krajów realizujących agendę 2030 są obecnie w większości zaszczepione, a raczej zmodyfikowane genetycznie, a ich systemy odpornościowe zostały nieodwracalnie upośledzone. A być może, jak donoszą niektórzy prawnicy, okaże się, że wraz z serum genetycznym wstrzyknięto chipy, które są w stanie kontrolować reakcje ludzi, ingerować w ich zachowanie i sprawić, że będą potulni, jeśli dojdzie do zamieszek, lub agresywni, jeśli trzeba będzie mieć pretekst do interwencji wojskowych. To poszło dalej niż globalny zamach stanu. Jest to największy, najbardziej nieprawdopodobny, bezprecedensowy atak na osobę ludzką, na jej wolność, sumienie i wolę. Macie wśród swoich bliskich zaszczepionych? Jak wczoraj byłem na imieninowej kawie u pana, to gość, który przyszedł zaszczepiony? Należy dopytać. Jak dopytamy, to mu taką zaserwować tutaj lekturę, czytankę. W drodze miłości bliźniego. Może jeszcze nic u siebie nie zauważył. Może nie będzie możliwe zauważyć. Tak jak wchodzisz do pomieszczenia, w którym jest smród, raz, że się w którymś momencie przyzwyczajamy do smrodu, smród nie śmierdzi, a dwa, że też nie czujemy, że nasze ubranie wszystko przeszło smrodem. Dopiero jak się znajdziemy na świeżym powietrzu, czujemy: o, co tu tak śmierdzi? Ty. Można sobie wyobrazić ryzyko, jakie niesie za sobą przyznanie WHO suwerennej kontroli nad systemami opieki zdrowotnej w różnych krajach w przypadku nagłej pandemii, w sytuacji, gdy ci, którzy mają decydować o kampaniach szczepionkowych i leczeniu, o środkach zapobiegawczych i lockdownach, są finansowani przez wielkie koncerny farmaceutyczne oraz fundację Billa i Melindy Gatesów, która teoretyzuje na temat wiecznej pandemii i wiecznej szczepionki wspomagającej. Rezolucja, która miała być poddana pod głosowanie na forum WHO i której przynajmniej na razie udało się uniknąć, zmierzała w kierunku całkowitej kontroli globalistów. Nie powinniśmy się zatem dziwić, że w ramach żałosnej próby ukrycia niepożądanych skutków eksperymentalnej surowicy genowej WHO bije teraz na alarm w sprawie rzekomej małpiej ospy, której symptomy są zadziwiająco podobne do niektórych skutków ubocznych, w cudzysłowie, szczepionki mRNA. Zarówno WHO, jak i Europejska Agencja Leków, 75% finansowana przez Big Pharma, wykazały, że znajdują się w jawnym konflikcie interesów i są całkowicie zależne od przemysłu farmaceutycznego. Jeśli chodzi o kryzys rosyjsko-ukraiński, to co powinno być operacją pokojową mającą na celu położenie kresu prześladowaniom etnicznym rosyjskojęzycznej mniejszości na Ukrainie przez neonazistowskich ekstremistów, zostało celowo i w sposób zawiniony przekształcone w wojnę. Wielokrotne apele prezydenta Putina do społeczności międzynarodowej o respektowanie protokołu mińskiego pozostały bez echa. Dlaczego? Z tego prostego powodu, że była to doskonała okazja do wojny. Po pierwsze, była to okazja do improwizowanego wywołania globalnego kryzysu energetycznego, aby wymusić przejście na alternatywne źródła energii wraz ze wszystkimi związanymi z tym interesami.
Bez kryzysu nie można by narzucić wzrostu cen gazu i benzyny jako instrumentu zmuszającego firmy i osoby prywatne do słynnej w cudzysłowie transformacji ekologicznej, nad którą nikt nigdy nie głosował, a która została narzucona przez biurokratów zniewolonych przez globalistyczne elity. Po drugie, aby w kontrolowany i bezwzględny sposób zniszczyć wszystkie firmy uznane za bezużyteczne lub szkodliwe dla globalnych interesów korporacji międzynarodowych, miliony rzemieślników, małych przedsiębiorstw, które stanowią o wyjątkowości narodów Europy, a w szczególności Włoch, zostały zmuszone do zamknięcia, ponieważ po katastrofach spowodowanych lockdownami i procedurami psychopandemii sprowokowano wzrost cen gazu i ropy naftowej, przy czym tak zwany rynek spekulował w sposób przestępczy, a Federacja Rosyjska nie otrzymała z tego tytułu ani grosza więcej. Tego wszystkiego chciała Unia Europejska, wykonująca polecenia NATO za pomocą sankcji, które wywołują reperkusje u tych, którzy je nałożyli. Likwidacja tradycyjnej gospodarki nie jest nieszczęśliwą konsekwencją niespodziewanego konfliktu, lecz raczej zaplanowaną akcją przestępczą globalnej mafii, w porównaniu z którą tradycyjna mafia wydaje się przykładem korzystnej współpracy. Korzyści z tej dywersyjnej operacji czerpią międzynarodowe korporacje, które mogą nabywać firmy i nieruchomości po zaniżonych cenach, a także firmy finansowe, które czerpią zyski z pożyczek udzielanych milionom nowych nędzarzy. Również w tym przypadku ideologiczne i piekielne elity współdziałają z potentatami gospodarczymi, których jedynym celem jest osiąganie zysków. Dzięki wojnie przemysł wojskowy oraz nie mniej kwitnący przemysł technologii informacyjnych i najemników mają teraz możliwość zawierania lukratywnych umów, a zysków hojnie wynagradzają polityków, którzy głosowali za wysłaniem broni i wsparcia na Ukrainę. Po trzecie, jednym z celów wojny na Ukrainie było zatuszowanie skandalu związanego z osobą Huntera Bidena, który wraz z firmą Matabiota był zaangażowany w finansowanie biolaboratoriów, w których produkuje się bakteriologiczną broń masowego rażenia. Obrona huty Azovstal było motywowane właśnie potrzebą ukrycia zarówno członków zagranicznych sił NATO wraz z neonazistami z pułku Azow i prawego sektora, jak i zakazanych przez międzynarodowe konwencje biolaboratoriów, które miały być wykorzystywane do przeprowadzenia eksperymentów na miejscowej ludności. Po czwarte, ponieważ psychopandemiczna narracja mimo współdziału mediów głównego nurtu nie przeszkodziła prawdzie wyjść na jaw i stopniowo docierać do coraz większych, szerszych kręgów opinii publicznej, kryzys na Ukrainie miał być dobrze przeprowadzoną operacją masowego odwracania uwagi, aby nie dopuścić do ujawnienia coraz bardziej niekontrolowanych wiadomości o śmiertelnych skutkach eksperymentalnych serum i katastrofalnych konsekwencjach działań podjętych przez państwa w czasie tzw. pandemii. Fałszowanie danych jest obecnie ujawniane. Firmy farmaceutyczne przyznają się do celowego zatajania wyników pierwszej fazy eksperymentu. Fakt bezużyteczności masek i lockdownów został potwierdzony w wielu badaniach. Szkody wyrządzone równowadze psychofizycznej ludności, a w szczególności dzieciom i osobom starszym, są niepoliczalne, podobnie jak niepoliczalne są szkody wyrządzone uczniom i studentom w wyniku zdalnego nauczania. Przyklejanie ludzi do telewizorów lub do mediów społecznościowych za pomocą antyrosyjskiej propagandy, aby nie zaczęli rozumieć, co im zrobiono, to najmniejsze, co mogą zrobić, co mogą zrobić ci szaleni przestępcy, którzy są tak samo odpowiedzialni za pandemię, jak i za kryzys rosyjsko-ukraiński. Jeśli weźmiemy pod uwagę plany elit globalistycznych, okaże się, że poza pandemią zaplanowane są inne, nie mniej niepokojące scenariusze, które już od zeszłego roku zapowiadane były przez media. Kryzys energetyczny, który nie jest nieszczęśliwą konsekwencją niekontrolowanego kryzysu na Ukrainie, ale raczej środkiem, za pomocą którego z jednej strony narzuca się zieloną gospodarkę motywowaną nieistniejącym zagrożeniem klimatycznym, a z drugiej strony niszczy się gospodarki narodowe, doprowadzając do upadku firm na korzyść międzynarodowych korporacji, powodując bezrobocie i tworząc w ten sposób niedostatecznie opłacaną siłę roboczą, zmuszając państwa do zadłużenia się z powodów pozbawienia ich suwerenności fiskalnej, a w każdym razie do wiecznego zadłużania się z powodu monopolu na emisję pieniądza.
Kryzys żywnościowy również znajduje się w scenariuszu Klausa Schwaba. Rozpoczął się już od niektórych produktów w Stanach Zjednoczonych i Europie, a bardziej ogólnie od zboża i produktów zbożowych w wielu państwach Afryki i Azji. Dowiadujemy się nagle, że Bill Gates jest największym właścicielem ziemskim w Stanach Zjednoczonych, w sytuacji, gdy zaczyna brakować zboża i produktów rolnych. Bill Gates jest również szefem firmy produkującej w cudzysłowie sztuczne mleko ludzkie, właśnie wtedy, gdy w Stanach Zjednoczonych zaczyna brakować mleka w proszku dla niemowląt. Nie zapominajmy też, że międzynarodowym koncernom rolniczym udaje się narzucić stosowanie swoich sterylnych nasion, które trzeba co roku kupować ponownie, i zakazać stosowania nasion tradycyjnych, co pozwoliłoby krajom ubogim na uniezależnienie się od nich. Ten, kto zaprojektował serię obecnych kryzysów, których korzenie sięgają początku lat 90. ubiegłego wieku i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zadbał również o to, aby w rządach, instytucjach i agencjach międzynarodowych, na czele banków centralnych i wielkich aktywów strategicznych, w mediach i głównych religiach świata umieścić ludzi przeszkolonych w tym celu przez Światowe Forum Ekonomiczne. Spójrzmy na premierów głównych krajów europejskich, Kanady, Australii, Nowej Zelandii. Wszyscy oni rekrutują się z grupy młodych, globalnych liderów jutra. A fakt, że zajmują najwyższe stanowiska kierownicze w tych krajach, w ONZ i Banku Światowym, powinien być więcej niż wystarczający, aby postawić ich przed sądem za działalność dywersyjną i zdradę stanu. Ci, którzy przysięgali stosować prawo w interesie swoich narodów, dopuszczają się krzywoprzysięstwa w chwili, gdy odpowiadają za swoje czyny nie przed obywatelami swoich państw, lecz przed pozbawionymi twarzy technokratami, których nikt nie wybrał. Łatwo jest zarzucać, że wszystko to jest teorią spiskową, ale taki zarzut nie ma już racji bytu, podobnie jak zarzut kolaboracji nie działa już na nikogo, kto wykazuje konsternację w związku z kryzysem rosyjsko-ukraińskim i jego zarządzeniem na poziomie międzynarodowym. Ci, którzy nie chcą zrozumieć sytuacji, bo po prostu boją się tego, co mogą odkryć, uparcie zaprzeczają, że istnieje scenariusz i reżyser, że są aktorzy i statyści, scenografia i kostiumy. Ale czy naprawdę możemy wierzyć, że najbogaci, najpotężniejsi ludzie na świecie zgodzili się na taki atak na ludzkość, aby zrealizować swoje urojenia, urejone marzenia o globalizmie, angażując w to ogromne ilości energii i zasobów, bez uprzedniego zaplanowanego wszystkiego w najdrobniejszych szczegółach i pozostawienia wszystkiego przypadkowi? Jeśli ludzie, którzy zamierzają kupić dom lub planują to założyć firmę, starannie wszystko planują, to dlaczego teorią spiskową miało być uznanie, że aby uzyskać niewyobrażalne i zbrodnicze rezultaty, elity nie mogą uciekać się do kłamstw i oszustw? Pozwólcie, że posłużę się analogią. Nasza postawa wobec obecnych wydarzeń jest podobna do kogoś, kto chce ułożyć puzzle składające się z tysięcy elementów, ale nie ma przed sobą ostatecznego, kompletnego obrazu. Ci, którzy układają globalistyczne puzzle, robią to z intencją uczynienia końcowego obrazu nierozpoznawalnym. Jednak ten, kto dostrzega cały obrazek, a nawet tylko jedną istotną część, zaczyna rozumieć, jak poszczególne elementy do siebie pasują. Każdy, kto dostrzegł ostateczny obraz, wie także, jak interpretować milczenie i konszachty urzędników państwowych, a nawet partii opozycyjnych, jak wyjaśnić współdział lekarzy i ratowników medycznych w zbrodniach popełnianych w szpitalach, które były sprzeczne z wszelkimi dowodami naukowymi, oraz współdział biskupów i księży, którzy doszli nawet do punktu odmawiania sakramentów osobom nieszczepionym. Gdy duże elementy układanki staną się widoczne, a to właśnie teraz się dzieje, o wiele łatwiej będzie ułożyć pozostałe części, gdy to się już stanie. Wtedy Klaus Schwab, George Soros, Bill Gates, inni spiskowcy, ci, którzy pozostając w ukryciu przewodzą temu przestępczemu, globalnemu spiskowi, będą uciekać, aby uniknąć zlinczowania. Tłumaczony Sławomir Soja. 3 godziny wiernie wchodzę w ocenę od strony prawnej, politycznej, gospodarczej, jak się to ma do rzeczywistości, co ksiądz arcybiskup mówi, przyjmuje, że się ma. Natomiast istotnym powodem odczytywania tutaj czcigodnym wiernym jest, że jest zbieżność między Kościołem a światem. Jest zbieżność między obroną mszy świętej, choćby tylko w jednym miejscu. Pan słyszy, czy przysnął Pan?
przysnął Pan. Jest zbieżność między obroną mszy świętej wobec jednej duszy, wobec chwały Pana Boga w jednym miejscu. Że jak my tu stajemy po stronie wiary katolickiej, kapłan stoi, wierni stoją, to nam się wydaje, że to nie ma znaczenia dla świata. Ma znaczenie. I więcej, że ksiądz arcybiskup tutaj no, odpowiada na pytanie, więc odpowiada tak jak wie, tak jak uważa, jest słuszne. Natomiast z perspektywy kapłańskiej należy powiedzieć tak, gdyby ksiądz arcybiskup tu te całe mądrości wypowiedział, a nie złożył Panu Bogu właściwej, najświętszej ofiary mszy świętej. To cóż z tego gadań? Także czcigodni wierni, ksiądz odczytywał wobec wiernych, jakie są tu zamiary, do czego salezjanie doprowadzili przez minione 4-5 lat. Już być może mają szampana zarezerwowanego, kiedy tam otworzą. Jak tutaj ksiądz się wyprowadzi, coraz więcej widzimy tych znaków, że to dzisiaj podawałem ci ta młodzież z ośrodka kuratorskiego, ale przychodzicie tutaj studenci, tak? Wczoraj słyszę, przechodzicie, to się za wami drzwi zamykały systematycznie w jednym pokoju, gdzie studenci, w drugi z trzaskiem, żeby wam pokazać, no persona non grata, nie chcemy was. Proszę wiedzieć, że nasze zmaganie ma sens walki także za tych, którym gdyby, dajmy na to, było tak, że w wyniku szczepień nastąpi trwałe uszkodzenie rozumu. Już nic nie będą mogli wobec siebie. Będą tak jak chory psychicznie. Lekarstwo może na pewien sposób coś tam łagodzić. Natomiast jak ktoś już jest chybnięty na głowę, no to jest chybnięty na głowę, tak? Jak panu Huczce chybnęło się, to co najwyżej może w taczkę, jak chce ustroić dla Matki Najświętszej, zamiast 4 piórek 3 postawić, albo 2, albo żadnego. Natomiast kwiatki będzie wyrzucał, bo my je postawiliśmy, ale piórka w ziemię wsadzi, obok wazonik jeszcze wodą podleje. No tyle ma w głowie, tak? W wyniku szczepień mogą różne rzeczy się dziać, czy eksperymentów, które będą na ludziach robić. Jeżeli stoimy po stronie wiary katolickiej, po stronie kultu katolickiego, czynimy największą rzecz dla naszej duszy, ale i też dusz naszych bliźni. Więc niech was ta sytuacja, o której ja tutaj odczytuję, te sprawy komornicze, z jednej strony nie napawałem takim, że to nic nie znaczy. No wiele znaczy. Bardzo to jest jakoś tam do rozstrzygnięcia. Ale żebyśmy mieli pewność, że stoimy w sprawie świętej i zmagamy się o zbawienie dusz naszej, ale i do pomierzenia zbawieniu dusz bliźnich. Także tych, którzy stoją dzisiaj przeciwko. Opozytum, kontr. Ze słowa księdza arcybiskupa dziękować, że dzisiaj nie musi być takich hierarchów wielu. Ważne, że jest jeden, w odpowiednim miejscu powie, odpowiedni ludzie przetłumaczą. Ciekawe też, że tłumaczy te rzeczy pan Sławomir Soja. Pytaj, czy w Polsce nie ma jakiegoś PCH24, nasz dziennik, nie tłumaczą arcybiskupa Wigano? Widocznie im to jakoś nie koliduje. Dlaczego im to nie wspak? No bo na liście tych, których... bo na liście tych, którzy się nadają pod Trybunał Stanu, jest tam jedno charakterystyczne nazwisko, na B, Bergoglio, którego mamy znać jako Franciszka. Ja mam do takiego iść do Rzymu? On ma mi znaleźć biskupa? No samo takie pomyślenie, jak urojenie brzmi. Jak urojenie brzmi. Za księdza arcybiskupa niech Pan Bóg będzie uwielbiony, a nam niech te słowa służą z pożytkiem. Amen.